Jesus Christ! Witam was ponownie, ze strony Halawander i gramy dalej w Dead Space. Muszę uważać, bo odwracam się w tę kamerę, w tę stronę do kamery, podczas gdy mikrofon jest z tej strony, nie chciałbym być stracony ze słyszenia. I przepraszam od razu za poprzedni odcinek. Jestem tak przyzwyczajony, że mam cały czas włączony monitoring wydajności twojego komputera, że nie zwróciłem uwagi, że przecież to nie jest potrzebne w żadnym razie w nagrywaniu. I też byłem tak zaabsorbowany, żeby wszystko się udało, jeśli chodzi o nagrywanie kamerą, nagrywanie głosu, w ogóle gry, żeby wydajność była w porządku, że zapomniałem, że powinienem się skupić na samej grze, czyli głównym gwoździu programu, prawda? Czyli tak, podsumowując, zacznijmy grę. Podsumowując, zdobyliśmy piłę plazmową, pistolet plazmowy, który pozwala nam siec przeciwników, że aż miło. Zdobyliśmy również... Spacją, tak? Spacją. Zdobyliśmy wskaźnik stazy, w ogóle element ubioru, który pozwala nam spowalniać czas. Co ja tam mam w ekwipunku? Przypomnijmy sobie. Okej, pistolet i amunicję, koniec, nie mam żadnych apteczek. Niestety, są kredyty, więc można coś kupować, prawdopodobnie są... I tlen mam 70%, pokazuje się. Nie wiem czemu uznałem... A, naprawiliśmy windę. Nie wiem czemu uznałem z góry, że osoby, które oglądają to zagrajmy. O, nie mam stazy. Że osoby, które oglądają moje zagrajmy, już prawdopodobnie widziały albo same grały w tę grę. Mamy masakrycznie dużą ilość amunicji. Te dźwięki są fantastyczne. Właśnie chwali się tę grę z tego względu, ten remake. Z tego względu, że nie dość, że grafika jest fantastycznie, jest poprawiona w bardzo dużym stopniu. Udźwiękowanie jest jeszcze lepsze. Isaac w końcu mówi. Ale to niestety ma też minus, bo inne postacie wyglądają blado na tle Isaaca. W takim razie. Brakuje. Dokąd ja powinienem... A, jasne. Zainstalił płytę danych. Dobrze, i teraz możemy... Jasne. Czyli musimy teraz wezwać kolejkę. Tak, pistolet mamy. Dziękuję, gro, za informację. Bardzo fajnie. Tędy dobrze idę? Nie, źle idę. No właśnie, oczywiście, że źle idę. Ja bym dobrze poszedł? Wbrew mnie, dobrze pójść. A, ja muszę w ogóle... Okej. Wow! Ale wykonałem szybko misję. A, ja nie mogę wyjść, dopóki... Kolejka jedzie. Mogę stąd wsiąść? Wsiąść, dobrze. Let me in! Dobra. Ale czemu? We're on board. Something hit the roof, but it seems operational. Quarantine lockdown was lifted, so you can get to the hangar. Comms are still down though, so be ready for anything. What's the plan? You and Johnston fix up the Kellyan. We report to the bridge. Standard emergency protocol. What protocol? Hammond, people are dying here. And I'm not losing anyone else. We stick to procedure, we'll get through this. We'll see. Nie rozumiem. Zupełnie o co chodzi. To było, co jest niedobrym wyznacznikiem mojej pamięci. Nie, musimy się cofnąć teraz. Prawdopodobnie musimy się cofnąć jeszcze dalej. Ale wiecie co? Ja wiem, że dopiero co przecież zaczęliśmy grę. Mimo wszystko, ja zapiszę. Po tych wszystkich dialogach. I zapiszę na innym zapisie. Żeby w razie czego mieć backup. Wystarczy. W ogóle ja wysyłam grę w 4K. Tak się męczyłem, żeby sprawdzić. W jakiej najlepszej jakości mogę wysłać? Ty jesteś człowiekiem, ty nie jesteś potworem. Mój cień mnie właśnie przestraszył. Jakim cudem stamtąd... A! Nie, to nic mi nie będzie. Jestem bezpieczny. Na pochybel! A, tu byliśmy, tu koleś... Okej. Okay. Nie dadzą mi dokończyć. Tu koleś... nas przestraszył! To ciało się podniosło, matko!
Niech mi szlak. To wszystko skrzypi, zgrzyta i to jest fantastyczny pomysł. Ja pamiętam, jak oglądałem dokument na temat, jak powstała pierwsza część, że bardzo się skupiali na dźwięku. Właśnie, żeby to był główny element horroru tej gry. Spokojnie, Janek. Brak stazy niepokoi mnie i powoduje, że czuję się bardzo, bardzo niespokojny. Znaczy niespokojny, bardzo w niebezpie... Myślisz, że dam ci przeżyć? Myślisz, że jesteś zamknięty ze mną? Dobrze myślisz. Chciałem powiedzieć odwrotnie, ale dobrze myśli. O, oni są zamknięci ze mną. Dobra. Super, super, super. Jaka stąd przyszedłem, prawda? Nie. Zaraz. Problem w tym... Problem niestety w tym, że... sam nie wiem, co chcę powiedzieć. Jestem przestraszony. O, węzeł się sprzeda, bo to nam pomaga w ulepszaniu. To nam pozwala ulepszać po prostu broń. Problem w tym, że ja chciałbym całą grę przebiec. Podobać i plecy? Nie. Plecy, wysyłam. Okej. Nie, to! O, ile amunicji mam. Ja mam nadzieję, że mogę ją sprzedać później. Oczywiście strzelam tak celnie. O matko, znowu ciemność. Jeśli chodzi o ten znaczek, jest taka dziwna sytuacja. Na uniwersytecie wszędzie są te znaczki. Nawet jak macie tylko toaletę, która jest jednym pomieszczeniem, macie tylko jeden, powiedzmy, toaleta męska, macie tylko jeden pisuar, albo po prostu jedną muszlę klozetową i jest nad drzwiami wyjściowymi ten znaczek. Po co? Czy ktoś się spuszczał do Ministerstwa Magii? Ja nie rozumiem tego, przecież to jakaś bzdura totalna. No może gdyby był dym, tak? To trzeba, to on świeci i widzimy, ale mimo wszystko to jest dziwne. Skąd wiesz? Ale skąd to wiesz? Okej, okay. Zapiszemy mimo wszystko. Ja widzę, że ja zapisuję jak tylko mogę. To jest drugi zapis, okej. Okay. Fantastycznie. Ja bym się tu rozejrzał jeszcze, bo chciałbym... Czy mogę rozwalać tego typu, czy nie mogę? Nie, tam nie chcę iść. Nie. Rzecz w tym, że ja chciałbym trochę stazy. Przepraszam was na moment. Okej, jestem z powrotem. Chciałem kilka rzeczy sprawdzić, jeszcze w ustawieniach pokombinować. I mam nadzieję, że to trochę rozwiąże sprawę. Bo coś mi się nie podobało. Coś tak... Nadal troszkę... Wydaje mi się, że trochę gra... Zarywa? Nie mam pojęcia dlaczego. Gorzej niż poprzednio. Ale dobra, ale trudno. Gdzie jesteś? A, tutaj, dobra. A, no, mogę się przemieszczać. A, swą drogą. Skoro tu już jesteśmy. Mamy tu kilka możliwości. Weryfikacja życiorysu. Nie. Nie to, dajcie... Come on. Jak mogę... Wybierz. Zaraz, chwila. Isaac urodził się jako syn, bla bla bla, na ziemi, na wschodnim wybrzeżu Republiki Amerykańskiej. Paul Clark był uznanym architektem. Według akt spędził sporo czasu za planetą. Pora rodzina Isaaca, można podzielone do bla bla, to jest rodzice. Wpływ Paula na syna był ewidentny. Poszedł na studia inżynierii, to wiemy. Ten koniec zdawał się łagodzić niedolegliwość, a psychicznie, czyli jego matka była chora. Znaczy, że tak został przyjęty do prestiżowej szkoły inżynierskiej, ale... Przypuszczamy, że nie był w stanie opłacić czesnego, ponieważ akta wskazują, że uczęszczał do szkoły mniej znanej i korzystał ze stypendium i wsparcia finansowego. Po ukończeniu studiów
Ale taka marynarka kupiecka po 2 latach. Mocno zwolniła, to był jego... No, wydaje się, czyli nic ciekawego tak naprawdę. Isaac i Nicole zaczęli mieszkać ze sobą, stan ten trwał do... Skąd oni to wiedzą? W sensie, po co to jest w życiorysie? Stan ten trwał do momentu, gdy Brennan otrzymał awans, który wiązał się... Albo Isaac Brennan, ta... Nie, Nicole Brennan, ona dostała awans. Aha, na pokładzie USG Ishimura. Powrót po... Coś zbiegł się w czasie z... Paul nie zwierzył się, tylko zabrał swój sekret do grobu. A za co? Raz, się w czasie z pisem... Pewną zagadką jest, dlaczego akta służby Paula zostały utajnione. Kolejne zapisy dotyczą śmierci zarówno Paula, jak i Octavi, czyli jego rodziców. Kościoła Unitolo... Ale głupota! Czyli robią tak, że Isaac jest bezpośrednio, fabularnie złączony jakoś z markerem, który ma się pojawić, prawda? Czyli z tą unitologią, że bądźmy jednością, make us whole. Totalna bzdura. Wolałem, jak on był po prostu przypadkowym inżynierem. To absolutnie lepiej wyglądało, w moim przekonaniu. Ponieważ Kościół odmawia udzielania jakichkolwiek informacji na temat swoich członków, jak nasz Kościół, przyczyna, czy nasz, katolicki, przyczyna ich śmierci pozostaje nieznana. Okej? Okay. Kendra Daniels, nie udało mi się znaleźć nic na jej temat. A, bo to wszystkich. Isaac ma najwięcej, tak? Nie rozumiem. Mimo to. Co tu jeszcze? Martygo sprosowane Ishimura. No, biegnij, wyślij pomoc, ćwiartowanie. Same takie rzeczy, które są szalenie ciekawe, ale mnie interesował ten tylko pierwszy wpis. Co zrobić? Nie. Ishimura's overrun with the fucking monsters. You didn't hear anything? What? No, the comms are still out. Isaac, we need the Killian fixed now. Got a damage report? Yeah, it's there. I should have been with you. Zaraz, nie rozumiem. Jest bez sensu. Ja nie wiem w końcu, czy ja mam przytrzymać, czy ja mam zwykle kliknąć ten tabulator. Uruchom diagnostykę. Ale gdzie? Działania. Cel śledzony. Jasne. Okej, okay, rozumiem. Gdzie mogę uruchomić... Gdzie, sortuj, działanie. Jak mogę uruchomić diagnostykę? Po prostu? No... Czemu tabulator tam widniał? O mas! O, widzieliście, jak zniknął Necromorph? Oby balans był dobry. Bym był słyszalny nadal. Okej, widzę cię, kolego. Ale nie mam. Okej, on pluł w nas, więc teraz go zabiliśmy. Okej, plecy? Plecy nie. Gin. Gdzie jest? A tu jest. Okej, kasa, amunicja. Myślałem, że coś tu będzie. Aleluja! O ty kurwa, synu! Wow. Ten skok był. On bardziej mnie straszył niż potwory. Tak. Singularity core overloaded. No! Killian was our only way home. We're trapped. No! I'm not losing two good people for nothing. What about the command computer? Animacje są bez sensu. All the primary systems are locked down with the captain's codes. So we find Captain Matthias. Track his rig. Okay. Okay, here. Captain Benjamin Matthias. Location medical. Status. Też powiedzieliście, że wszyscy nie żyją. Isaac, you're closer to medical. You can double back and cut through maintenance. Find the captain's body and get his rig. With his codes, we. What was that? To ta zła wątróbka po prostu. So, no. Chen? Chen. Necromorph tylko.
To nie jest żaden wyjątkowy Necroworf. Udaj się. Okej. Okay. Kliknięcie zwykłe, tak? Nie, to co w końcu? Co w końcu chyba otwiera te rzeczy? Przytrzymuje tabulator, kazał mi. Ja nie rozumiem. Może ja coś źle rozumiem. Może niepotrzebnie psioczę na grę. Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie. Będzie pierwszy numer. Ten. Niekomfortowo się czuję, więc że możecie zobaczyć, w jakiej dacie nagrywam te filmy. Z jaką przestrzenią. W którą stronę teraz? Tym razem tędy, dobra. Nie rozumiem, powiedzieli, że wszyscy zginęli, więc dlaczego nagle... Nawet kapitan? Jak wszyscy, to wszyscy, ale kapitan to nie wszyscy. Nie, nie, nie. Okej, okay, to jest toaleta, ja tu byłem. A nie. Hola, hola, hola. Amunicja. Amunicji mi starczy spokojnie, potem będę handlował kredyty, super. Okupato, ha! Dobra, nikt mnie nie... Jest tak podejrzane, że nikt mnie w toalecie nie atakuje. Tak w życiu, tak. Nie w grze. A, czyli muszę teraz... Jasne. Ja nic nie pamiętam z jedynki. W sensie, ja nic nie pamiętam z pierwotnej części. Serio, zero. Takie dziwne. A, bo to był... Rozumiem. Co to było? Na kostiumie widziałem taki dziwny element, taki efekt. Dobrze. Wydaje mi się, że ciała, które są zwykle ludzkie, a nie są typowo przemienione, nie mogą się zmienić. Benz. Chlast. Botko, coś to, co swoją szyją, nie tak? Bonjour. Dobra, idziemy dalej. Wow, ale szczupły kolega. Dieta cud cud. A co to jest? To jest sklep, jak super! Jestem zakupoholikiem. Nowy kostium. W sklepie możesz kupować, sprzedawać i przechowywać przedmioty na później. Ekwipunek, skrytka. Mogę przechowywać na później. Pewnie bronie, które dodatkowe by się... A mogę też amunicję. To się bardzo może przydać. Ile mam amunicji? Schowek. A, Co? W schowku mam... Klasyczny rig, zbudowany by służyć latami. Ale co z nim? Hola, hola, ale ja nie wiem, co to zmieni. Kombinezon poziomu drugiego. Zaraz, ja w schowku mam już jakiś przedmiot. Ekwipunek. Schować jakąś amunicję powinienem. Czemu nie mam myszki? Gdzie jest myszka? Myszko! To nie jest pieszczotliwe zwrócenie się do myszki, tylko... no trochę za dużo tej amunicji, prawda? 50 pocisków K powinno nam... Mogę sprzedać? O, super. I tyle nam wystarczy. Spoko. Mamy jedną apteczkę, super. Mogę kupić ten dodatkowy ten ulepszacz. Albo za 10 tysięcy mogę kupić... Tylko ja nie wiem, czy jest sens. Energia plazmowa jest niepotrzebna nam. Nie rozumiem, o co chodzi w schowku. To jest prawdopodobnie klasyczny strój z pierwszej części. Okej, okay, wyposaż. No i zmieni się strój. Ale gdzie ja mogę sprawdzić wartości tych strojów? Różnice. Czy ja i tak wolę klasyczny strój z oryginału, żeby nie było, ale mimo wszystko jakiś wyznacznik tego, czy on jest lepszy, czy jest gorszy. O. To jest Isaac, którego znam. Tylko nadal jest bardzo otwarty ten kostium. Ten oryginalny był bardziej metalowy. Klasyczny. A, i... Poziomu drugiego. Ale zwiększa pojemność ekwipunku. Zaraz, momencik. Jak ja teraz otworzę ekwipunek? Mam cały czas ten sam ekwipunek. Mam 6, 12 miejsc. To bez sensu, to... Po jaką cholerę? Chyba, że to ulepsza mi niezależnie... Chyba, że schowek to jest... Każdy skin. Jak to sprawdzić, wiecie? Ilość unikat. Nie, on się przebiera. Czy się ulepszy? Zaraz zobaczymy. Nie, on się przebierze. On! Aj. Pana jest, tak przepraszam. Tak się dobrze nie znamy. No pewnie, że się przebrał. Widać, że jakościowo jest lepszy kostium przede wszystkim. Tamten...
Nie bardzo. Dobra, no, zostań, no dobrze, zostaniemy w tym kostiumie. Czemu miałbym nie korzystać z lepszego poziomu kostiumu? No, litości. Nie stać mi niestety na ogniwo, które nam pomaga ulepszać różne rzeczy. Apteczkę kupić, myślicie? Nie, to jest survival horror. Ja muszę siedzieć na końcu krzesła, ja muszę uważać, chodzić na palcach. Ale zapis by się przydał jakiś. Okej, co ja robię? Nie oszalałem, to nie jest tak, że doznałem szaleństwa. Tylko rzecz w tym, że rzeczywiście ktoś zwrócił uwagę, że Isaac jest o wiele bardziej mobilny w tej części. W tej wersji pierwszej części, o tak. Warsztat. Warsztacik. Czyli możemy ulepszyć sobie broń, kostium. Kombinezon, ja mówię, no to kostium, a to nie jest, nie idziemy na plażę. Tylko idziemy walczyć z nekromorfami. Obrażenia ten. I tu są już, prawda, pokazane. Nie, bo to chyba się nie ma, chyba nie ma znaczenia. Jeśli chodzi o te elementy. Czy ja mogę tak po prostu bez kolejności? Nie, nie mogę pewnie. Strefa, to znaczy strefa stazy. A, dodatkowy punkt spowalniania czasu. A czas? A, to jest czas trwania. Okej, okej. Jasne. Tlen. Mogę tak? Nie mogę, czyli muszę rzeczywiście w ten sposób. Okej, czemu nie? Co to jest? Energia stazy. Co to znaczy? To rozumiem, ale co znaczy energia stazy? Czas trwania stazy, czyli ile trwa spowolnienie czasu. Strefa stazy. A, strefa to jest pewnie... A, strefa to jest... AOE, czyli jak szeroko sięga staza. Może dwóch przeciwników na raz będę mógł atakować. Podczas gdy energia to jest rzeczywiście ile mam punktów. Mamy 3 punkty. Ale ja chciałbym też pistolet ulepszyć. Pojemność w magazynku. Bardzo. Pewnie zdobędziemy zaraz lepszą broń, ale mimo wszystko, mnie to nie interesuje. Ja chyba nie wygrałem jedynki całkowicie idąc piłą plazmową, tym pistoletem plazmowym. Ja to nazywam piłą, ale to jest tak naprawdę pistolet. Dobrze. Mało się dzieje na razie w tym odcinku, mam wrażenie, oprócz wybuchów i walk. Początkowych, to nie bardzo. No ale też to też jest... Czemu to wszystko brzmi, jakby chciał mnie zabić? Po prostu... Jeszcze na słuchawkach gram, co jest. Cześć, kolego. Jak on słodko śpi? Chyba nie żyje. Wow, okej. Nie mam karty pierwszego poziomu! Jak ja mam to zdobyć? Takiego czegoś nie było, jeśli pamiętacie, to nie było czegoś takiego. Zamknięte drzwi można było otworzyć tymi właśnie ogniwami, które służą nam do ulepszania. Dlatego mieliśmy wybór, albo mogliśmy w podstawowej wersji, albo mogliśmy wybrać ulepszenie broni, ulepszenie kombinezonu, albo otwarcie... O, dobry rozdział. Albo otwarcie tych drzwi i zdobycie pokaźnej ilości amunicji i tym podobnych. Odzyskaj rig kapitana. Moduł kinezy, czyli dostajemy teraz umiejętność przesuwania, telekinezę po prostu, możemy przesuwać przedmioty naszą rękawicą. Tak jest, czyli mamy taki cały komplet tak naprawdę. I jak to się robiło, gro? Wyceluj. F! Nie. Przecież to jest apteczka. O. Może ja nie chcę tam iść. Może ja chcę zostać tutaj. To będzie mój kolega i będziemy tu mieszkać i... Nie, musimy iść dalej. I użyłem apteczki. Dlatego... Hola. Ja muszę zmienić w ustawieniach sterowanie, przecież to jest bez sensu. Nie mogę? Klawisze. Układ klawiszy i myszki. Okej. Okay. Czyli tak. Kineza. Chwyt za pomocą... Chwyt za pomocą... Gdzie jest apteczka? Użyj apteczki. Sprint, bla bla bla. Staza. Lokalizator.
Nie mam, czemu nie mam? A tu jest, zestaw medyczny, F. Nie widzę Q. Czemu nie mogę? A, personalizacja. Q. Mam nadzieję, że nic nie usunąłem. Dobrze, wracamy do gry. Zapisz zmiany, koniecznie, koniecznie. Jasne. A nie, to już koniec. I teraz... jak to zrobić? A! Nie mogę? Nie to, to. Wiecie co to zrobić? Na zakładkę. Chyba to nam blokuje. Nie mogę? Momentum, momentum, momentum. Czy mogę z drugiej strony? Nie mogę z drugiej strony. Hola, hola, hola. Tędy nie przejdę. Muszę to przesunąć w tamtą stronę, na pewno. Czy mogę teraz to? Nie mogę! Mendo! A, o dobra. Okej, okay, rozumiem. Mea culpa. Moja wina. Dobra. A zaraz, zaraz. Co tu mamy? Nic. Zdumiewająco mało nekromorfów i to jest bardzo przyjemne dla mnie przeżycie. Halo? Karabin dostaniemy teraz. Co jest z twoją ręką? Nie, co się dzieje? A nie... Tak mi przykro, matko. Słyszałem, że dźwięk wystrzału karabinu. Nie, 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 moment, moment. Moment, moment, jeszcze raz. Strasznie nie sortuj. Pokaż kluczowe przedmioty? Nie. Strasznie nieintuicyjny. Jak mogę ustawić? Czemu myszki nie widzę? Działanie. A, dobra. Przepraszam. Bardzo nieintuicyjny. Czy to jest bardzo nieintuicyjne, co tutaj? Rozumiem, ja, ale mogę gałką przecież, nie muszę. No jej nie będę deptał, to będzie... Nie, dla niej nie zmieni się w Lady Dimitrescu. A.K.A. A Big Lady. Ale ciebie zdepczę. O! I idź spać z kolegami. Dobrze. O, zapis znowu mamy. Obejść blokadę. Chcę obejść blokadę, ale chcę też zapisać. Jest tyle zapisów i wcale nie jest mi z tym źle. Wy się musicie bardzo słabo oglądać, jak połowa tego zagrajmy, to będzie po prostu zapisywanie przeze mnie gry. Ale mimo wszystko... Ja czuję się bezpieczniejszy. Musimy iść tam. Obejść... Możemy włączyć blokadę? What about honey? Nie no, musimy iść tędy. Dobra, no teraz będziemy musieli walczyć, bo... A zaraz, my możemy rzucać! No jasne, kliknięciem myszki. Mogę... Jest tak oczywiste. Wie co? Ustawimy to na bok, bo mogę uciekać potem. Nie to. Są tego bardzo dużo. Jest tu ludzi w workach i prawdopodobnie tutaj, że widzieliśmy ustawioną tutaj barykadę. Prawdopodobnie tutaj szły cały czas te potwory, nekromorfy, a oni utrzymywali linię. I mieli czas, to było tak długo, że mieli czas pakować w worki poległych. Matko, tam. Isaac, have you heard from Daniels? We were attacked. She ran the other way. No, nothing. Medical's a slaughterhouse. They barricaded access to the morgue. The morgue? Yeah. But the barricade was put together in a hurry. A hydrazine tank might blow it open. Just need a detonator, like maybe a shock pad. And Cole could be through there if... Isaac. The one who attacked us. I swear to God it was Chen. But... I saw him die. Jakie oni znikumaty. Maybe it was to keep something in.
Zabijaliśmy i my, i oni, zabijali tyle tych nekromorfów, którzy wyglądali jak ludzie. Naprawdę tak trudno połączyć kropki. Każdy, to jest przyszłość. Każdy horror, który od tamtej pory wyszedł, jest skupiony na tym, że przecież martwi ożywają. Może nie każdy, ale pewnie duża liczba. Raczej wątpię, żeby powstały w przyszłości części takich... Nie mogę nic kupić, tak naprawdę, takiego poprzedniego. Nie powstają jakieś horrory w postaci, nie wiem, Noc Żywych Króliczków. Przecież, no, żywych trupów, no. Noc Żywych Trupów. Nie było Południa Żywych Trupów. Po co chcę zapisać? Bez sensu, wystarczy tego zapisywania dzisiaj. Level 2, security clearance required. Dla mnie zawsze stresujące były motywy w grach, które blokowały możliwość wielokrotnego zapisywania. To często się działo, i tak zapiszę, to działo się często w grach na najwyższym poziomie trudności, na przykład w Metro Exodus, czy w innych tego typu produkcjach. Czyli po prostu jesteśmy zmuszeni bardziej uważać. A, to jest przyciąganie. Patrzę, co to za dziwna podkówka. To... Szybciej. Okej, dobra. Naładowałem sobie z powrotem to, co mówiłem wcześniej, prawda? Okej. Przytrzymaj F-kinez na przedmiocie. Ja wiem. Mogę rzucić! Chodźcie! Ja się was nie boję, ja mam swoją rurkę. Okej. Jee! Biegnij, Isaac! Jesus Christ! Spowolnij! Trzymasz ich moim rasherem! To jest wybuchowe? Nie. Agiiiiiii! Czyli co? Ja tak gładę głowę. Czego się drzesz? Ja tylko... Po skierowanko! Okej. Dobrze. Ej, te pojemniki! O, to jest amunicja! Bierz amunicję! Do karabinu. Rzecz... Fajne te pręty. Wow, ja go przebiłem tutaj, super. Ale teraz go nie zdepczę. W ogóle jaki zblazowany! Patrzcie, jak se nóżkę na nóżkę założył. Już teraz nie, bo mu zabrałem nóżkę, ale... O! Nie wiem, co mi się wydarzyło, ale mimo wszystko udało się. Faktycznie dźwięk karabinu, jak strzelamy, jest bardzo słaby. Dobrze. Zanim zjedziemy windą, ja chciałbym zobaczyć, co jest z drugiej strony, ale oczywiście gra musi mi się psuć. Okej, okay, a apteczka, z której skorzystamy. I stąd przyszliśmy, czyli nic tu dalej nie ma. Ja zaraz mogę pożałować tego, że sprzedałem tyle amunicji. Co to jest napisane? Watch the vents! Wrath of the vent! Tak, to dopiero horror byłby. Wściekłość wentylacji. No to w lecie przede wszystkim. Wiecie co? Wolę pistolet. I got ya! Oj! To tak grawitacja nie działa, moi drodzy. Ale przyspieszyłeś, kolego. A, masz! A! Amunicję przeładuj! Spowolniłem trupa! Moje serce jest złamane. Dajcie mi apteczkę, jesteśmy przecież w medycznym. Stacja zapisu. Dobrze idę, prawda? Nie, źle idę. W moim słowniku to jest, że dobrze idę. Jak źle idę.
Coś tu widzę. Czyli mogę przyciągać też przedmioty tego typu. Czy ja w ogóle mam... Nie mam węzłów, więc nie mam czego ulepszyć. Centrum... Zapiszę mimo wszystko. Boję się, że jak pójdę zwiedzać, to zaraz zostanę zaatakowany i zginę. Nie wiem, czemu dźwięk zapisu mnie przestraszył. Mam nadzieję, że moje wrzaski nie będą zbyt głośne. Rzecz w tym, że ja naprawdę chcę zwiedzać, ale boję się, że moje zwiedzanie... Te oszy takie oszukane troszkę było. O kurde. Pamiętamy ich doskonale. Ja ich pamiętam doskonale. Oni strzelają do nas pociskami. Jakby to nie było widoczne. Mogę teraz tam wejść. Ale... Ja mam wrażenie, że skoro tu jest przedstawienie nowego... Ja mam tędy iść! Czyli jest kilka ścieżek. Cofam się, bo ja to jest rzecz... Bo pewnie teraz zrespiło kilku przeciwników. Okej. Uleczę się, bo moje umiejętności jednak walki nie są tak dobre, jakbym chciał. Tu jest staza. Szkoda, że wcześniej jej nie widziałem. Personal log, Dr. Nicole Brennan. With medication and zero-G therapy, patient Harris is showing improvement. If this continues, there might be hope for the others on Aegis 7. However, Dr. Marcia continues to interfere. He claims Harris's delusions are religiously significant. If I have to make a complaint, I will. I'm not losing my patient over unitology bullshit. Not again. No właśnie. Tracking rig signal. Dr. Nicole Brennan. Rig location? Inconclusive. Manual rig tracking is available. Ja nie rozumiem. Wydaje mi się, że trochę źle zrozumiałem. W momencie, kiedy nasi koledzy powiedzieli, że... Nasi koledzy powiedzieli, że wszyscy nie żyją, im chodziło o konkretne miejsce, nie o całą stację, nie o całą Ishimurę. Ishimura! Dobrze. Okej, włączam... Okej, włączam zapisy. Zapis. Twoje nazwisko nie znajduje się na zapisie. Dzięki... niezidentyfikowana pacjentka. Dzięki tak trudno sobie przypomnieć, co jest prawdziwe. Twój mentor kościoła znów z tobą rozmawiał. Wie, że ja i moja dziewczyna chcemy podejść do czego? Do egzaminu. Czuję to. Nasze ostatnie seminarium było poświęcone heretykom. Temu, że każdy unitolog, który odchodzi z kościoła, jest wrogiem ludzkości. Nie rozumiem, czemu, skoro to jest ta sama kwestia, podzielili to na dwie oddzielne sekcje. Unitologia potrafi o siebie zadbać. Trzeba skupić się na tym, co jest dla ciebie dobre. Po prostu uważaj na siebie. Też czemu połączone na dwie sekcje? Kościół ucieka się do tych sztuczek, gdy czuje się zagrożony. Mają też neuropsychiatrów. Nawet jeśli odejdziesz, będą próbować... Doktor Brennan? Przepraszam, ja... Czy coś się stało? Miałem pacjentkę, która... Starałam się i jej syn też tak bardzo się starał, ale ona... Będę walczyć o ciebie ze wszystkich sił, ale nigdy nie lekceważ tego, jak silną pokusą może być Kościół. No to jest dużo takiego... Dzisiaj też rozmawiałem o tym z studentami, bo czytaliśmy wyznania Augustyna, Confessiones. I tam dużo jest tego typu elementów, czym jest wiara, to znaczy wierzyć. I też zaznaczyłbym bardzo istotną rzecz, że Kościół jest daleki od... Bardzo daleki od ideałów, ale ja bym też nie łączył bezpośrednio Kościoła, bezpośrednio, bo jest pośrednie połączenie z religią, z wiarą, ale nie jest, jedno może żyć bez drugiego, bez problemu. Zapis filmowy z kolonii, co to jest? Dziennik osobisty. Ten znak może zwiastować narodziny nowej epoki, a ja zrobię co w mojej mocy, by faktycznie do nich doszło. Może zesłał go los w najtrudniejszym momencie. Ten znak, czyli marker, on się nazywał po angielsku w tej oryginale, marker. Może zesłał go los w najtrudniejszym momencie mojego życia. Kościół i jego nauki przyniosły mi ukojenie, uratowały mnie, ale teraz jestem tutaj, w właściwym miejscu, w właściwym czasie, aby służyć całej ludzkości i odwdzięczyć się za te błogosławieństwa. Amelio, gdybyś tak tylko mogła tu być. Marker to jest taki, taki niezwykły... O! Nie wiedziałem. Może pójdziemy zaraz do tego drugiego biura.
O! God's work. O! O! How can you say that? These deaths at the colony. The paranoia, the hallucinations. You wanted a scientific analysis? Cause and effect? Well, it all began after they raised the marker. O, to jest marker. What are you so worried about? The marker is divine. We know this. Słyszycie? Look, it'll be on board tomorrow. You can study it then. Put your mind at ease. At ease? People are dying. How can that be the transformation the teachings promise? We're witnessing a new beginning, Terrence. For unitology, for humanity. Of course our faith is being tested. Everything is about to change. That's what worries me. Oh. Fajna. Seal entry. Fajnie wypowiedziana kwestia. On dobrze zagrał akurat. Bardzo mi się podoba to, co powiedział. Rzecz w tym, że w życiu... Nieraz zostałem nazwany... O, ominąłem coś, kredyty. Ile mamy kredytów? Nieraz zostałem nazwany osobą konserwatywną. I nie do końca się z tym mogę zgodzić, bo o ile... mogę się zgodzić, że jestem w niektórych aspektach konserwatywny, ale też z drugiej strony jestem bardzo otwarty na pojęcie przemiany twórczej, bo to też jest potrzebne, zmiany są potrzebne. Charis Mercer, copy to my secure terminal. I convinced Jurgens to show me the video feed from the colony. Remarkable. To finally see what I've sought all my life. The miners, this transformation, the divide death itself. Kain is erring on the side of caution. His faith has been shaken by these necromorphs, as he calls them. How strange. When my own faith has been so richly rewarded. With or without Kain, I must study one of these creatures. Or the next best thing. Super. Brennan's patient, for example. Co za beznadziejny człowiek, matko. Nienawidzę fanatyzmu. To jest coś strasznego po prostu. Ja właśnie zacząłem mówić, że nie jestem człowiekiem nie jestem osobą, która byłaby przeciwko nowym pomysłom, nowym przemianom, tylko trzeba też pamiętać, że są koncepcje, które cały czas działają i nie wolno z nich rezygnować, bo moim zdaniem takie pojęcie na przykład domniemania niewinności, to jest cud moim zdaniem cywilizacyjny i rezygnowanie z tego byłoby wielkim błędem. Ja tu byłem za wcześnie, tutaj człowiek stracił rękę, nie, stracił głowę, stracił głowę. Dobra. Zaraz. Nie teraz! Oj tak! O, cześć. Ej, gonna get you! O, tu jest bobasek. Tu jest pupa bobasa. Już wiem, jak nazwę ten odcinek. Baby butt. Tak, Isaac, świetny pomysł. Wow, ale twarde bobasy mają tutaj. To nie jest tak, że wiem, że u nas są miękkie. Nie, strzelam do bobasów. Czemu się zatrzymałem? Przepraszam, ja notorycznie sprawdzam. 7000 tylko. Ale, słuchajcie, mamy schemat. Wiem, że to jest denerwujące, ale rzecz w tym, że mamy schemat. Chciałbym go włożyć do warsztatu. Prawdopodobnie... Nie mogę? Do sklepu muszę go pewnie odłożyć. Niech mnie szlak. Karabin pulsacyjny jest fajny. Możemy go ulepszyć. Nie mamy węzłów, co ja kurde robię? Jestem bez sensu. Chciałem to po prostu odłożyć ten schemat, a nie mogę tego zrobić, bo... Nie mogę. Po prostu. Jeszcze trochę ponagrywam. Ten film, jeśli będzie miał 40 minut, to nic się nie stanie. Pierwszy, kolejny zapis będzie naszym... punktem końcowym. Dużo mam amunicji do karabinu, chociaż karabin nie wydaje się aż tak skuteczny jak pistolet. Słyszę z tyłu coś.
Ja ciągle coś słyszę, żeby nie było. Błąd pisarski? Zoe, okaz jest gotowy do pobrania. Miałem... Oni tu badali, by powiadomić Alvarez, że przygotowała się do urlopu medycznego, ale po... Medycznego? Ale po sprawdzeniu bazy danych okazało się, że chorąży Sable został przeniesiony przed nią. Czy to nie jest błąd? Alvarez figuruje na liście oczekujących od 3 miesięcy. Myślałem, że przeszczepy ramion są ważniejsze niż rogówki. Oto źródło twojego błędu. Jedno z nich kupiło ostatnio akcję CIS, powiedzmy, a drugie nie. Zgadnij, która z tych osób otrzymała nagle status niezbędnego członka personelu. Zaufaj mi, walka z tym nie jest warta zachodu. To jest taka prawda. A zanim pomyślisz... Oj, nie chciałem. O złożeniu skargi to pewnie, no, stracisz pracę. No właśnie, to wykupywanie kolejek, że ktoś ma pierwszeństwo do operacji. Ach, rozmawiam z kimś, możesz przestać! No! Widzieliście, jak szybka reakcja? W końcu się nauczyłem grać. Najwyższa pora. No właśnie, to jest taka prawda. Medycyna u nas jest... Nie medycyna może sama w sobie, ale... Nie chcę wieszać psów na naszych specjalistach, bo są i dobrzy. Dobrzy specjaliści. Dobrzy też są. Dobrzy i dobrzy. Ale rzecz w tym, że niestety, no, nie dzieje się najlepiej. Z tego względu, że technologia u nas mocno leży. Mater Dei Sanctissimo. Co tu się stało? O, super. Ogniwo. Defibrillator. Daniels isn't answering her rig link. What's your status? Did you find Nicole? Her office is empty. You got me this pushed? No sign of her. But I found a shock pad I could use on the barricade. Just need a hydrazine tank. Hurry, Isaac. I don't like what I'm hearing out there. Okay. Czyli wróciliśmy do tego momentu. Ja, tak, czyli wszystko tu zwiedziliśmy. I teraz wracamy. Jeszcze minuta! Nie chciałbym, żeby film był za długi. Faktycznie to brzmi jakbym strzelał z kaszy gryczanej. Kaszą gryczaną, nie z kaszy gryczanej. Surprise, mother... Jesus Christ! Schemat został przesłany. Czy mogę kupić pieluchy w tym sklepie? Jaka szkoda. Dobrze, to jest ostatni zapis dzisiaj. Dzięki Bogu, ja muszę zrobić przerwę. Nie mam siły. Wielkie dzięki za oglądanie. Tu wam się powinny wyświetlać z tej strony, albo z tej strony. Z tej strony, wydaje mi się, powinny się wyświetlać. Odnośniki do innych filmów. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, oczywiście lajkujcie, jak wam się podoba. Podobają moja twórczość. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się.